Pierwsza w Polsce, która uczy, jak być boską. Autorka dwóch książek, z czego, uwaga, mam nadzieję, że jeszcze są. Podobno nakład książek Moniki się skończył, i jednej, i drugiej. Ale myśmy, Monika, wyszperały ostatnie 20 egzemplarzy w Polsce. To ja ich kupię. Bo ja ich nie mam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mam tylko 10 minut, więc no nie bardzo jestem w stanie Was nauczyć o moich 9 sylwetkach, bo nie starczyłoby mi czasu. Dzisiaj nauczę Was tylko jednej rzeczy i mam nadzieję, że tą rzecz zapamiętacie, że wizerunek kobiety sukcesu to bzdura i że jeden model nie istnieje. Tak, ja jestem pierwszą w Polsce personal shopper. Ubrania są dla mnie ważne, ale one są dla mnie bardzo ważne jako narzędzie. Narzędzie do tego, żebyście dbały o siebie i żebyście ubraniem też wyrażały szacunek, bo tak naprawdę ten dylemat, czy ta tiulowa spódnica dzisiaj to będzie ok, czy nie, to jest ukłon w waszą stronę, bo ktoś się zastanowił, w czym ma przed wami wystąpić. Czy się spodoba, jaki będzie komunikat i czy te wszystkie kobiety, które przyjdą nas posłuchać, docenią to. Więc to nigdy nie jest próżny dylemat przed szafą w stylu nie mam co na siebie włożyć, nie będę śliczna, niech się za mną nie obejrzy na ulicy. Nie o to chodzi. No więc ubrania są dla mnie ważne. Nawiązując do tego, co mówiła Patrycja, to gdyby mnie jak w filmie 50 twarzy Greya, wiem, że nikt się nie przyznaje, że oglądał, ale wszystkim wiemy, o co chodzi. Więc gdyby ktoś mnie poprosił, pokaż mi swój pokój przyjemności, to na szczęście nie byłaby to lodówka. Ale byłaby to piękna garderoba, najlepiej jeszcze z wanną po środku, żebym mogła kąpać się i jednocześnie podziwiać moje ubrania. To jestem ja. A teraz chciałabym, żebyście wszystkie przez 5 sekund zastanowiły się, jak wygląda kobieta sukcesu. Widzicie w głowie, jak ona wygląda? Przypatrzcie się dobrze, co ona ma na sobie, jaką biżuterię, czy to jest sukienka, czy nie, czy może spódnica i tak dalej, i tak dalej. Jestem w stanie się założyć, że połowa z Was ma mniej więcej ten sam obraz, ale połowa nie. I przeszukałam dla Was internety, pisałam w Google, jak wygląda kobieta sukcesu, albo jak jest wizerunek kobiety sukcesu. I kto wyskoczy? Ta pani. Ta pani jest we wszystkich artykułach o wizerunku biznesowym w Polsce. Jest wspaniała, jest w niebieskiej marynarce, bo wiecie, żakiet dodaje struktury, więc jest taki silny, taki profesjonalny, ale w nie za mocnym kolorze, żebyśmy się przypadkiem nikomu sobą nie narzucały. Jest koczek? Jest. Biała koszula oczywiście, ale to standard i bardzo mocne, niezbyt stylowe, skórzane fotele. Więc domyślać się możemy, że właśnie tak w głowach nie tylko kobiet, ale również mężczyzn w Polsce powinna wyglądać kobieta sukcesu. A teraz pomyślcie o tym, kto jest dla Was kobietą sukcesu i jak ona wygląda. No nie da się ukryć, nie da się ukryć, że ta kobieta rządzi światem, a przynajmniej Europą. Ma koczek? Nie ma. Ale ma niebieską marynarkę. Ale ma niebieską marynarkę. Tak naprawdę ma mnóstwo marynarek, ale one nie muszą podkreślać jej kobiecości, one nie muszą sprawiać, że ona wygląda delikatnie. Ona nosi mundur. No, w najgorszych kolorach, jakich mogłaby sobie wymyślić, ale to jest jej styl. Ona może. Tak moim zdaniem może wyglądać kobieta sukcesu. Kogo tu jeszcze mamy? Anetę naszą mamy. Aneta zrezygnowała z tych ciężkich, brzydkich foteli na rzecz jednego, w którym leży. Zamiast przyjąć otwartą i przyjazną postawę. Dlaczego? Bo może. Ma koczek? Nie ma. Chce się malować, to się maluje. Nie chce się malować, to się nie maluje. Dlaczego? Bo żyje na własnych zasadach. Prowadzi magazyn, zorganizowała nam festiwal. No wie dziewczyna, co robi. Potrafi się ogarnąć. Na pewno jest kobietą sukcesu.
Agata Dudkowska. I znowu, czy jak wejdziecie, czy otworzycie jakąkolwiek książkę, nawet moją, no nie przeczytacie, że różowe włosy pomogą wam osiągnąć sukces w biznesie. No nie będzie tak, przyznajmy. A jednak, to jest kobieta, która sama osiągnęła sukces w biznesie, mało tego, pomogła innym kobietom osiągnąć sukces w biznesie. Można? Można. Pani Tatiana, jak ona ma wspaniałe okulary, ale nie znajdziecie tych okularów, wiecie, w stereotypowych reklamach w stylu stoi pani i doradza, jaki kupić lek. Te okulary są zawsze w reklamach takie same. Okulary to jest wyróżnik stylu, czwarty krok w moim systemie Master of Business Image. Coś, co sprawia, że wyglądamy jak my, a inne osoby właśnie z tym nas kojarzą. To ja, skromna nie jestem, więc też uważam się za kobietę sukcesu, przynajmniej w niektórych dziedzinach. Chciałam wam bardzo pokazać dzisiaj to zdjęcie, bo ono wywołało w sieci ogromną burzę. Jedna z pań napisała, że ubieram się niestosownie do mojego wieku, bo nie można nosić trampek do garnituru, no nie można. Mój kontrahent jeden, ponieważ ja prowadzę zajęcia z dress code'u, szkolenia dla firm, powiedział Monika, no sorry, no my obejrzeliśmy twój Instagram i ty ostatnio byłaś w Adidasach do garniaka, na szkoleniu, w poważnej firmie. Tak nie wypada. No i co? No i to właśnie. Ja też mogę ubierać się tak, jak chcę. Dzisiaj chciałam się ubrać w sukienkę do was, ubrałam się w sukienkę. Dlaczego? Bo to jest kobiecy festiwal. On zasługuje na sukienkę. Wy zasługujecie na piękną sukienkę. Dla was. Dziękuję bardzo. Więc to, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć w mojej mowie mocy, to to, że możesz być, jaka chcesz. To ty siebie definiujesz. Twoje jedyne zadanie to to, żeby odkryć, jaka jesteś naprawdę i pokazać to ubraniem. Bo ubranie będzie pokazywało, że żyjesz na własnych zasadach. I tyle. A moje ostatnie dwie minuty chciałabym wykorzystać na coś dla was. Tak jak siedzicie tutaj w parach. Bardzo was proszę, żebyście nawzajem sobie powiedziały komplement na temat tego, co macie na sobie. Prawdziwy i z serca. Zobaczcie, jak się działa. Bardzo. Powiedzcie mi, że działa. Działa? I pamiętajcie, że prawdziwe komplementy kobiet dla kobiet mają niezwykłą moc. Zapomniałam wam powiedzieć, że coś dla was mam. I bo oprócz tego, że zajmuję się ubraniami od 13 lat, to sobie wymyśliłam, że zrobię krem. I zrobiłam krem, w zasadzie balsam na PMS-a, bo mnie bolało zawsze i te tabletki mnie denerwowały i tak dalej. I zrobiłam balsam z wyciągiem z oleju konopnego. Nie będę mówić dokładnie, z czego to jest, ale jest legalne. I działa w 10 minut. Ten krem jest dostępny na mojej stronie personalstylist.pl. Jak do mnie napiszecie na hasło OSA, będziecie mieć 30% zniżki, to jest bardzo dużo. Więc zapraszam do kupowania, krem naprawdę działa. Dla mnie to jest totalnie nowa rzecz. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się na tym festiwalu i będę wam mogła powiedzieć o sukcesie i że nie zapraszą mnie na Fuck Up Nights. Dziękuję. Monika, ja cię trzymam za słowo, dlatego że za rok będziemy mieć biznesowy tutaj festiwal. O.